Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witajcie, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Poprzednie odcinki naszych spotkań, naszych rozmów możecie wysłuchać na kanale www.sekielscy.pl, również na YouTubie, na Sekielski Brothers. Zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście udostępniali te filmy, podcasty. To też buduje pewną jakąś atmosferę, też możliwość tego, że te nasze rozmowy trafią do szerszej publiczności. Dziś spotykamy się w trochę takiej nietypowej sytuacji. Mam przed sobą dwóch gości. Niestety w Polsce nie zbudowano dotąd atmosfery, by ofiary nadużyć w przestrzeni Kościoła katolickiego, ale też ich obrońcy, osoby, które stanęły po ich stronie, miały odwagę stanąć twarzą twarz przed kamerą. Będziemy rozmawiać o bardzo skandalicznej sytuacji, która miała miejsce w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dawniej gorzowskiej, dotyczącej księdza księdza, który był bardzo ważną figurą w trakcie sprawowania urzędu przez kolejnych biskupów. Rektor, ekonoma seminarium duchownego w Paradyżu. Osoby, który zgromadził wielkie dobra w czasie swojej posługi aktywnej w Kościele, a jednocześnie prowadził podwójne życie, wykorzystując nieletnie dziewczynki oraz nieletnich chłopców. Przełożeni o tym wiedzieli, nic z tym nie zrobili. Myślę, że to jest taka podobna historia do tych, które już znamy, tych możnych w Kościele, którzy zgromadzili dużo dla niego pieniędzy, którzy byli ważnymi postaciami w zgromadzeniach zakonnych, jak ksiądz Makulski, w diecezjach, jak ksiądz Dymer czy ksiądz Jan Kostki. A moimi gośćmi są dzisiaj Edward, były ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, oraz Andrzej, ofiara księdza pedofila, ale w zasadzie chyba ocalały, bo to jest takie trochę stygmatyzujące. Powiedz, jak ty się z tym czujesz, kiedy słyszysz ofiara? To pasuje to określenie, ono coś ci robi? Jakie są twoje emocje, kiedy słyszysz ofiara? Ofiara, no ofiara to ofiara. To jest ciężkie jakieś wspomnienie być ofiarą. Ale powoli się z tego wygrzebuję. Poznałem inne te tak zwane ofiary tego samego księdza. Trzymamy się razem. Korespondujemy, rozmawiamy i to daje siłę, że jest nas więcej. Nasi nie życzę im, że ich jest tyle, ale jak już są, to jest to siła jakaś, że nas jest wielu. Zanim opowiem o twojej historii, chciałem się spytać Edwarda, ty byłeś przez długi czas księdzem tej diecezji. Kim ksiądz był w tej diecezji? Bo zdaje się, że to nie był jakiś anonimowy ksiądz. W 100%. To był człowiek, który i zdobywał pieniądze dla diecezji, a będąc jeszcze ekonomem, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że z tej diecezji pieniądze wyciągał i budując swoje imperium pod Kańczugą, pałac, ich też umiejętnie konsumował te wyciągnięte dobra. No i chyba tak powiem, był takim apisem, świętym bykiem, zupełnie nietykalnym, zawsze mającym rację, był cyniczny, zarozumiały, pewny siebie i myślę, że to wynikało z układu, który stworzył i o tym chyba też muszę powiedzieć, że był taką jednostką, która przypadła do gustu biskupowi Plucie, już nie żyjącemu dawno, bo takim pupilem jego. I to się zawsze wyczuwało, bo biskup Luther miał do niego słabość. Co stanowiło jakby podstawę tej słabości, trudno powiedzieć. Pracując już jako, to jest jakby taki epizod, ten seminaryjny, w którym no on był ekonomem, tak, trzymał finanse. A ty byłeś wtedy alumnem. Byłem alumnem wtedy i chyba szczerze muszę powiedzieć, że ja tak specjalnie w tym świecie nie byłem obecny, tak, mnie te
różne złożenia takie personalne nie, no nie interesowały. Natomiast no, Witnica stała się takim miejscem, gdzie... Twojej posługi. Tak, gdzie tam no, po prostu zobaczyłem człowieka, no, który przerósł jakby i moją wrażliwość, ten profil, który tam przez lata jakoś w sobie z okresu seminaryjnego zachowałem. No a kiedy do głosu doszły bardzo otwarte wyznania uczennic w liceum, gdzie uczyłem, w rodziców, którzy mówili o małych dziewczynkach wystraszonych, to wtedy zobaczyłem, z jakim drapieżcą i pokrętnym człowiekiem mam do czynienia. Ale muszę też powiedzieć, że to było takie dziwne. On zupełnie się separował, wybudował bardzo wysoki mur pomiędzy wikariatem a plebanią. I tak naprawdę, będąc przez rok na takiej posłudze, raz jedyny byłem gościem proboszcza, wielkiego proboszcza, kanonika i tak dalej. Jedyny raz. To była Wigilia, też to bardzo szybko się odbyło. No, taki mam, no niemiły obraz. Nie mam, to jest przykre pewnie, żadnego pozytywnego wspomnienia z tym człowiekiem. Ktoś może się dziwić i powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale to taki jest fakt. Mm-hmm. Ty miałeś z nim kontakt jeszcze, kiedy on pracował, znaczy posługiwał, w kościele się mówi posługiwał zawsze, nie pracował, jako ekonom w seminarium duchownym. Ja miałem kontakt z nim na przejściu z ekonoma do Witnicy, w tym czasie. Ile miałeś lat, jak go poznałeś? Generalnie poznałem go w 1989 roku. Ojciec pracował tam dla seminarium wówczas. No i pamiętam taką jedną z pierwszych wizyt. Ile miałeś lat, pamiętasz? No to 11 lat miałem, nie? 10, przepraszam, 10, 10, 89, 10. Pamiętam taką jedną z wizyt, która mi zapadła w pamięci po prostu w jego mieszkaniu nad furtą do tego klasztoru, bo to taki kompleks klasztorny jest. Siedzieliśmy przy takim wypoczynku, ława i pamiętam, jak on no praktycznie, prawie można powiedzieć, przez łzy mówił o wypadku, który się niedługo wcześniej odbył, nie wiem w którym dokładnie roku, ale biskup Plutarz, że zginął we wypadku. Pamiętam po prostu te jego emocje tam, jak po prostu no tak, no może płakał, można powiedzieć, że płakał, ale też równocześnie się chwalił. Pamiętam strój, taki właśnie purpurowy. Wtedy nie wiedziałem, co to za strój jest, ale na pewno na tym komplecie stroju była piuska w tym kolorze. No to wnioskuję, że to był strój biskupi, że on się przygotowywał do takiej funkcji. Pamiętam zdjęcia takiej wielkości zeszytu A5, gdzie papież Jan Paweł II go tam za ramię obejmuje. To było być może z nadania tego tytułu kapelana jego świątobliwości, bo to chyba papież Jan Paweł II mu taki tytuł. Tak, tak, hurtowo Jan Paweł II. Takie zdjęcia też pamiętam. To wtedy moi rodzice byli bardzo tacy, jeju, jakiego człowieka, jaką osobistość poznali. Ale ten proces trwał tak naprawdę jakiś czas. Nie było tak, że ksiądz mnie zaraz tam gdzieś zabrał na jakieś wakacje. To ileś miesięcy trwało, on się pojawiał u nas w domu, tam na jakiś obiad, wpadał czasami gdzieś, jak był w trasie. Rodzice byli szczęśliwi, że odwiedzał. Tak, no to kurczę, była nobilitacja niesamowita, taka osobistość, nie? Tata miał pracę też przez niego, co w tych czasach jeszcze przy końcówce tak zwanej komuny, prowadząc swój zakład taki rzemieślniczy, to też nie zawsze było łatwe tą pracę mieć. No ale do takich pierwszych zdarzeń drastycznych, gdzie ksiądz złamał tam jakąś granicę moją, no to doszło w roku 90. W czasie ferii zimowych.
miałeś 11 lat. No to usiadłem już jakby na 11 rok życia, nie? Możesz jeszcze powiedzieć, nie miałem. Co się stało? No, on zaprosił mnie na wakacje. Po prostu do seminarium na wakacje. Mieszkał, nad, tak jak wspomniałem, nad furtą do klasztoru. Nie pamiętam jakby otoczenia klasztoru, ale pomieszczenia mam wryte tak w pamięć. Kolory, meble, obrazy na ścianach, co było, gdzie wisiało, co, wszystko. To jest po prostu, chyba nie wiem, to jest nie do wymazania. No. Na pewno poza jego mieszkaniem jeden szczegół, jaki pamiętam, to na dole była to po prostu takie przejście do takiego kompleksu i zawsze siedzący tam kleryk, który naciskał przycisk od elektrozamka, żeby drzwi otworzyć, po prostu, żeby wejść na kompleks klasztorny. Nie? A jego mieszkanie było jakby przed tym elektrozamkiem, czyli on mógł wyjść niepostrzeżenie, no o ile go kleryk nie widział na zewnątrz, nie? Tak było to ułożone, że on jakby nie był w obrębie tych murów tak do końca, nie? No zabrał mnie na wakacje, tam przy tym mieszkaniu swoim, dwupokojowym, z kuchnią, miał takie dwa pokoje gościnne, tam spałem w tych pokojach. Znaczy to one były połączone, te pokoje, ale w jednym była sypialnia, w drugim taki wypoczynkowy. No i no, generalnie życie smutne było w tych wakacjach, bo on wychodził na dzień po prostu tam do klasztoru na jakieś miał obowiązki, wykłady, może te swoje tam jakieś sprawy prowadzenia tych finansów. Przychodził praktycznie po południu, nie? Różnie teraz to wyglądało. Czasami mnie zaprowadzał na jedzenie do stołówki klasztornej na takim zapleczu. Kucharki tam po prostu jakieś jedzenie przygotowywały dla tych kleryków, to też tam coś się znalazło na zapleczu dla gości. Czasami on coś przygotowywał. Pierwszy taki już coś dziwnego, jeden wieczór, żebym mu wymasował stopy drugą stroną ołówka, bo go tam stopy bolą, nie? Tak jakoś dziwnie się z tym czułem, no zrobiłem co chciał. Wiadomo, to jeszcze był czas dobranocka, dziennik, nie? Kolorowy telewizor, wideo. I był taki moment, że te kucharki, bo to nie stało się pierwszego dnia, ja tam byłem z tydzień czasu. Te kucharki zapytały mnie, co my tam z księdzem właściwie robimy. Pamiętam takie pytanie tych kucharek, ale wtedy jak im odpowiadałem, że my tam no właściwie nic nie robiliśmy złego, tak w przeczuciu dziecka. No powiedziałem, że no nic tam, tego nie robimy. Ale on już coś się chyba dowiedział, że ktoś gdzieś coś pytał, bo mnie po tej rozmowie, to było po śniadaniu, wróciłem i wziął mnie na kolana i obarczył mnie tajemnicą. Taką, że czy komuś mówiłem, że to nie możemy nic tu mówić, tajemnica, nie? Potem następny taki jego krok to był film no, pornograficzny, go nazwę z kasety. Włączył i po prostu żywo tam opisywał jak no, komentator przyrodniczy po prostu, a tu to, a tu tam. On gadaniem po prostu tego molestowanego mógł zamęczyć po prostu i to słyszę też od innych ofiar jego, że on ciągle gadał, ciągle tam coś urabiał, taką atmosferę, żeby spokój jakiś może osiągnąć, nie? No i takie pierwsze zdarzenie, co zapadło mi w pamięć, był film. Następny jakiś dzień, bo nie jestem tego w stanie uszeregować jakby dzień po dniu, nie? Ale to było następnym krokiem, było wieczór, kolację przyrządzi. No i miał kuchnię w tym kompleksie swojego mieszkania, ta jego kuchnia była taka dziwna. Nie było w niej okna i było łóżko w tej kuchni. To było nieduże pomieszczenie, łóżko było od ściany do ściany, jakby w samym końcu jakby tej kuchni, a po lewej, po prawej były meble. I on powiedział, że przygotuje kolację, grzyby jakieś były, na pewno jakieś pieczarki chyba, chleb z masłem, zjadłem to. No i powiedział, że to teraz coś na trawienie, bo te grzyby ciężkie, nie, tutaj mają dobre wino mszalne. Ja nawet nie byłem ministrantem
Dzisiaj wiem, przynajmniej widzę, że wino jest raczej koloru białego, a to było czerwony napój, ciemnoczerwony, całą szklankę mi tego nalał. Miałem 17 lat. Tak. I dzisiaj też mogę powiedzieć jako dorosły człowiek, choć alkoholi się nie imam, bo mnie to zdarzenie wyhamowało, że po prostu postawienie butelki alkoholu przede mną albo wręczenie mi alkoholu jako prezent, to już jesteś wróg, to już jesteś niedobry. To na pewno nie było wino, to było mocne coś. Bo po prostu ten smak tego ciepła w brzuchu, no to po prostu myślałem, że mi żołądek wypali. To był naprawdę jakiś mocny alkohol. Później po czasie się dopiero dowiedziałem, że on nalewki dobre robił. Być może to było coś z tego gatunku, nie wiem. Nie gustuję w takich rzeczach, ale... No i tego alkoholu mi nalał, całą tą szklankę wypiłem. Pamiętam tylko w tym jeszcze taką kwestię, że zapytałem go, czemu to łóżko jest takie twarde, bo kazał mi na tym łóżku ogólnie siedzieć, jak przygotowywał tam kolację. No on tam powiedział, że na jakieś korzonki choruje, że musi na twardym spać, bo on tam wychodzi na to, że spał. Tu były dwa pokoje luksusy, takie można powiedzieć, a tam takie, kurczę, dziwne to miejsce było po prostu. No i jak już ten alkohol wypiłem, kazał się położyć mi na łóżku przy ścianie, jakby on się położył za mną, tak bokiem jakby za moimi plecami. No i zaczął mnie po prostu masować, pieścić coraz dalej, spodnie na dół, bielizna na dół, zaczął dotykać po prostu moich narządów. Opisywać tam jakoś, że tutaj, nie wiem, ecig, a to tutaj jest to, a to tamto. W końcu swoją dłoń włożył, znaczy moją dłoń włożył w swoje spodnie. Kazał też tam się po prostu pieścić, masturbować. W międzyczasie nawet nie wiem, kiedy się okazało, że on już jest rozebrany. No i taki ostatecznie chyba scena z tego akurat wieczoru, że kazał mi się położyć na brzuchu i po prostu on się położył na mnie. Członka kazał wziąć między nogi, ściskać. Jeszcze ten taki mocniej ściskaj, nie? Po prostu... Nie wiem, nie pamiętam końca tej sytuacji. To tak jakby ci się po prostu w głowie ten stres nagrał tak, że jest do żywego zapisany. Jak już wyszło, że tego stresu się pozbywasz, jakby już ta sytuacja stresująca mija, wtedy ci się film już urywa, bo to już jest niewarte nagrania jakby w głowie, nie? Dużo czasu i takiego dystansu, żeby o tym mówić, bo myślę, że to jest bardzo trudne. No to jest, wiesz, ja ci powiem tak, pewnie można ważyć teraz kto co przeżył. Ja z tymi ofiarami mam jakieś kontakty. Dużo jest jedni przeżyli próbę, typu obmacywanie. Inni przeżyli coś podobnego jak ja, typu na łóżku tam pieszczochy, coś takiego, nie? Ale u mnie on się posunął jeszcze dalej, bo dzisiaj jakby już odchodzi gdzieś w plan dalszy, ale ja chyba jestem jedyną ofiarą z tych osób, które znam, która była świadkiem molestowań. No właśnie. I to jest chyba jeszcze gorszy kaliber, jakby nie wiem, co jest po tym, czy to już jest morderstwo już później, czy jeszcze coś można tam zaszeregować, nie? Ale po prostu mi te dziewczynki, które byłem świadkiem, stają mi przed oczami po prostu... Ale to przypadkowo naszłeś go? Nie, on to aranżował. To nie były przypadki. To też było w seminarium? Tak, był taki przypadek w seminarium, to było na wakacjach letnich. Ja tam jeszcze byłem wtedy zimą we ferie tydzień, to tam jeszcze były różne rzeczy, kompanie. Strasznie nie lubiłem jego kompania. On wchodził niepostrzeżenie do łazienki, kazał się wykąpać, wiedział, że się kąpie i wchodził, celowo wchodził po prostu.
Bardzo źle wspominam jego wycieranie ręcznikiem, on tak się zachowywał, jak nie wiem, czy to tak można powiedzieć, matka mająca 12 dzieci, które teraz kąpie wieczorem i wszystkich szybko, takimi ruchami nerwowymi, szybkimi, te ręczniki świeżo wykruchmalone, drapiące, nie, on tutaj tak aż ból to sprawiało po prostu, nie, taki fizyczny, ale byłem takim świadkiem, to były dziewczynki, dwie z okolic klasztoru, ich tam któryś chyba tato też pracował. Ile one mogły mieć lat? Mój wiek. 11 lat. No może góra rok, dwa starsze, ale góra. Ale tak podobne moim wiekiem, nie? To było latem 90 roku. Pamiętam, jedna blondynka, niebiesko oka, taka szczupła, wysoka, druga ciemnowłosa, taka bardziej zbudowana ta dziewczyna. One były z jednej miejscowości. Ja wiem, gdzie nawet one mieszkały, bo ona wywiózł mnie tam na wakacje. On tak robił. Je wywiózł do nas na wakacje po tych aktach, potem mnie tam. Ja wskazałem ten dom, ten adres. No ale w kurii powiedzieli, że oni mają RODO i nie mogą szukać. No. Nie mają możliwości. No i tam w tym seminarium wtedy tak się to ułożyło, że one mieszkały w tym pokoju, w tych pokojach gościnnych, a ja tam trafiłem do niego też, chyba ojciec mnie przywiózł prawdopodobnie, jak tam coś jechał zawieźć. I ja spałem w tym jego mieszkaniu tym razem. No i ponownie zrobił kolację nam. Zrobił nam kolację i pamiętam taki obraz po prostu no niewymazywalny. Wejście do tej kuchni, po lewo, po prawej te mebelki, na końcu te jego łóżko słynne i po prostu ta kolację zjedliśmy i my z tą dziewczynką, tą brunetką stoimy w drzwiach. Moment. A on po prostu tą blondynkę no, wziął na kolana. Ona była w jakiejś takiej spódniczce chyba ubrana. No i po prostu ją normalnie no, molestuje. Jedna ręka pod bluzkę, druga ręka w majtki. Ona tam się wygina, wije. A on, pamiętam te słowa jego po prostu. Spokojnie, nie do dziurki, nie? Taki, ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi z tą dziurką w tym wieku, nie miałem za bardzo tam może pojęcia, nie? Ale po prostu to mi tak jakoś zapadło w pamięć. No i wydawało mi się, że to już chyba wszystko, co dzieciak muszę przeżyć, no ale w 90 roku przesunęli na, znaczy przesunęli, raz zniknął, w 90 roku po wakacjach raz zniknął z seminarium, wyjechał na niby zasłużony urlop gdzieś, co prawda w atmosferze kościoła, jak już pokazują, że ktoś poszedł na chorobowe albo na urlop, to znaczy, że coś może być na rzeczy. No i on wyjechał do Stanów. Wyjechał do Stanów na pół roku, przysłał mi z tych Stanów pocztówkę, na moją, na mnie imienną pocztówkę, jakie to tam coś, no jakieś życzenia takie, coś prostego. Mama mi kazała jakiś list do niego napisać, pod jej dyktando pisałem, generalnie to był moment, paznokcie zjedzone już się zaczęły, nie? No ale rodzice tego nie przyuważyli jakoś w domu, nie powiązali. No i on z tych Stanów wrócił i się okazało, że objął parafię Wybitnicy. Od lutego, tak też inaczej jakoś, bo od lutego tą parafię objął. No i zawezwał mojego tatę do Witnicy, żeby mu tam coś też zrobił przy tej plebanii. Właśnie ten wikariat był tam chyba budowany, o ile pamiętam, jako dzieciak, bo byłem tam raz z ojcem. No i zapowiedział się, że na wakacje letnie zabierze mnie do... On to mówił Kańczuga wtedy. Ja Żuklin to dopiero teraz odkryłem, że to się nazywało Żuklin. To jest przyklejona wioska do Kańczugi, że do Kańczugi pojedziemy. No i tam do tej Kańczugi ja już nie bardzo chciałem jechać, tak powiem szczerze, ale moja mama mnie wypychała tam do niego. Nie wiem, co oni tam sobie uradzili, porozmawiali, ale no chciała, żebym jechał, nie? No i pojechałem. Odebrał mnie tam gdzieś po drodze, pomarańczowego poloneza miał, pamiętam.
numer przemyski rejestracyjny. No takie rzeczy 10-latek, normalnie wiesz co, to jest coś niesamowitego. Takie zapisy, kurczę. No i tam pojechaliśmy, nie? Jechaliśmy, no wtedy nie było autostrady, to się jechało tak na przekór przez Polskę. Długo, długo, cały dzień. Pamiętam przystanek gdzieś tam, pamiętam, że kazał mi się zwracać wujek w publicznych miejscach, żebym do niego nie mówił ksiądz. On w ogóle był po cywilu wtedy ubrany i kazał mi się zwracać wujek. Gdzieś tam mnie nawet zganił wzrokiem, bo mi się wymkł ksiądz, nie? I już dojeżdżaliśmy do Kańczugi. No to już ja siedziałem z przodu, już wiedziałem, że to będą wakacje niezapomniane. Rękę położył mi tak tutaj na nogę, nie, ja prowadząc samochód, nie, tutaj, nie, i mnie tam już zaczął masować, nie. No w tej Kańczudze byłem tam bodajże tydzień. No i tam już było bez picia alkoholu. Tam już byłem złamany psychicznie, daleko od domu. Na dole jakaś jego rodzina mieszkała w tym pałacu, która mu pilnowała tego w czasie jego nieobecności. No, jakieś małżeństwo, jakieś dzieci nawet były nieduże, ale oni też tam tak specjalnie chyba się tym nie interesowali, kogo on i po co przywozi. No i sytuacja podobna jak w seminarium. Kąpiele wieczorne, igraszki, jak to można nazwać. Za ścianą miałem we wieży jego prywatną kaplicę, jak przyszła niedziela, sobota, wieczór, barabara. Prywatną kaplicę miał ksiądz. Tak. To było prawie chyba graniczyło z tym moim pokojem, gdzie spałem, bądź może jakieś pomieszczenie było, nie? Dla mnie to po prostu, ja nie mogę normalnie tego sobie pojąć w głowie, nie? Wieczorem barabara z wujkiem księdzem, nie? W niedzielę msza w kaplicy dla mnie, dla tych z dołu tamtych jego rodziny, nie? Po prostu kompletnie rozjazd psychologiczny jakiś, nie wiem, nie? No ale tam w Kańczudze jeszcze poszło to dalej, plus tych takich naszych sam na sam. Dziewczynę przywiózł, też taką w moim wieku. Nawet zdjęcia się zachowały u mnie z tą dziewczyną, bo nam takie zdjęcia zrobił. No i taki wieczór pamiętam, po prostu nie kazał iść do tego swojego pokoju, a on obok w sąsiednim pokoju no został tam z nią sam na sam. No i w pewnym momencie, ja tam oczywiście oka nie mogłem zmrużyć, to już powinienem to, nie, ale w pewnym momencie przyszedł do mnie i normalnie on tam już był tak na pewniaka, że on no, nie wchodził do łóżka, zdejmował ci bieliznę tam, w ogóle nie było żadnych takich gry wstępnej, jak to człowiek chciał nazwać, nie? Przyszedł, majtki w dół, zaczął mnie obmacywać, masturbować, opowiadać, jaka ta jego dziewczyna, ta dziewczyna, jaka ona ładna, taka góralka. A tam ma takie piersi, a tam na dole to ma takie usta, ale w pionie, a wiesz, jakbyś przyszedł i tam jej w te usta włożył, ona to lubi, ja bym to zrobił, ale mam za duży, nie, no takie teksty, nie. Ja nie wiedziałem w ogóle, co, wiesz, on do mnie mówił w ogóle, nie mogłem tego, wiesz, zrozumieć, nie, i on w pewnym momencie tak już nerwowo jakby wstał, nie, nie wiem, czego oczekiwał, czy ja po prostu wybiegnę teraz tam na golasa i nie wiem, coś tam chciał doznań jakiś zobaczyć, nie wiem. Wstał i mówi, chodź ze mną, nie? No to wstałem i poszedłem z nim, nie? No i wchodzimy do tego pokoju obok i no i ona na takim kanapotapczanie leżała na brzuchu, do pół rozebrana, znaczy się spodnie dołu nie było. Miała głowę pod poduszką włożoną, to było tak, nakryta była, no poduszkę na głowie jakby miała nakrytą, ale to ona sama sobie to po prostu nakryła. No i on, ja stanąłem po prostu już jak wryty, a on wszedł na ten kanapotapczan za nią, zaczął ją tam między nogami całować, lizać, nie. Ona tylko spod tej poduszki takiej
głos cichutki, nie. Pamiętam tylko nad tą kanapą, bo to pamiętam, zdjęcie jego mamy, jak przyjechaliśmy do tego domu, to się mi pokazało, tu jest moja kochana mamusia, nad tą kanapą. Ta jego kochana mamusia na to też patrzyła z tej fotografii, nie? No i odszedłem po prostu do swojego pokoju po chwili, jak się odblokowałem, bo to normalnie paraliż taki, nie? Tak. Następnego dnia nas wsadził w samochód, właśnie wtedy nam zrobił te zdjęcia. Zresztą takie zdjęcie, jedno z tych zdjęć jest takie, gdzie ta dziewczyna normalnie jakby chciała z tego planu uciec dosłownie. Te spojrzenie i po prostu te zdjęcie mam je. W zasadzie z jednej strony chciałbym je wyrzucić, z drugiej strony chciałbym może ją przeprosić. Byłeś dzieckiem. Byłeś dzieckiem. Edward, powiedz mi, jaka była atmosfera w latach 90., jeśli chodzi o księży? Czy istniała jakaś realna szansa, że taki młody chłopiec pójdzie do swoich rodziców? To jest pierwsze pytanie i o tym im powie. Do dziś zdaje się z tym problem. I drugie pytanie, czy jest to jakaś szansa, że ci rodzice mogliby cokolwiek z tym zrobić? Przepraszam się, bo taki... Ja czytałem... To jest os... Tak, jestem po prostu wstrząśnięty i mi się... Głos mi się kruszy. I powiem tak. Ja po prostu widzę cały zastęp, no naprawdę takich niewinnych istot bezbronnych, chronionych przez system eklezjalny, mogę spokojnie przed każdym trybunałem stanąć, patrząc w oczy, powiedzieć. Pierwszy pluta, drugi po plucie był Michalik, trzeci Socha, czwarty Dyczkowski, tamtych już nie znam. Regmunt i Lityński. Tak. Ci pierwsi. Mówimy o biskupach diecezji na początku gorzowskiej, później zielonogórsko-gorzowskiej. Tak, połączonej. Mogę spokojnie powiedzieć, że tam to jest środowisko o takiej kobiecej naturze, plotkarskie. Pierwszy element. Wszyscy wiedzą. Jeżeli człowiek pokrzywdzony, zniszczony idzie do proboszcza, żeby mu o tym powiedzieć, a ten mówi, wiesz, no masz dwa wyjścia, przebaczyć mu albo no właśnie, nie ma drugiego wyjścia, bo wszyscy o tym wiedzą. Tak? Ksiądz Sławek. To jest jego cytat. Wszyscy o tym wiedzą. Młodzież, mówimy o biskupie Soszy, który przyjechał na wizytację do Witnicy, wyprasza katechetę, zostaje z biskupem i mu o wszystkim mówi. Reakcja biskupa jest taka, to napiszcie list do kurii. List został wysłany, po nim nie ma śladu, ale zachował się dziwnym przypadkiem list, który jest analogiczny do poznańskiego listu. A wszędzie miał, ja muszę użyć takiego języka, on mi jest obcy, donosicieli, takich kapusiów, którzy podłożyli się, żeby jego osobę uchronić, zachować. Myślisz o takim Glejcie, który zbierał... Tak, biskup w przypadku Peca też biegał... Jędraszewski biegał. Jędraszewski. Bo rozmawiałem z osobą, która widziała taki list, i to się na takiej zasadzie odbyło. Grupa młodzieży napisała do kurii, kilkoro rodziców oburzonych zaskoczyło biskupa, bo to był czas wizytacji i bierzmowania. No, czasach o Witnica. I Pawła Soch. To była Witnica. I też mieli napisać, do kurii wysłać. I 100 podpisów zebranych, broniących
tak, wielkiego proboszcza. Natomiast nie ma śladu po tych listach czy liście osób. Tak, tak. Ja mogę zapytać biskupa Dajczaka, dlaczego on wyświęcił księdza homoseksualistę? Mówisz o jakimś innym przypadku. Mówię, w Koszalinie. Chłopak przed święceniami zniknął, gdzieś został, nie wiem, gdzie on się tam rozpłynął, ale w 90., to był 89. rok, w 92. został wyświęcony w Koszalinie. Mówimy o sytuacji, gdzie... A Dajczak wtedy był jeszcze... Ojcem duchownym. I on... oni nie wiedzieli. Czyli on nie mógł skończyć studiów w Paradyżu z uwagi na preferencję swoją? No preferencję. A znam przypadek Jacka, chłopak był studentem i, no i powiedział, że ma taki problem, od razu został usunięty, tak? Tak. Pytam biskupa, no nie żyjącego Dyczkowskiego, przecież odchodząc spotkaliśmy się w lipcu, ja do niego pojechałem, powiedziałem o wszystkim. Że nie chcesz być już księdzem dalej. Nie chcę być księdzem, powiedziałem o tym przypadku, że ta atmosfera jest nie do zniesienia. Zresztą oni tak by mnie stamtąd zabrali. I on to wiedział. I moje pytanie jest takie, dlaczego nic nie zrobił? Dlaczego nie zrobił Socha? Dlaczego nie zrobił Dyczkowski, Michalik? Tak? Bo skoro taki proboszcz mówi, że wszyscy wiedzą, znają jego słabość, no nomen omen, tak, bo to jest słabość przecież, nie? Słabość. Krzywdzenie, tak, krzywdzenie dziecka to jest słabość, no. I wykąpać się i człowiek już jest czysty. I nic z tym nie robią, tak? Tylko się wszystko próbuje... Powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że ta historia księdza była już kilka razy opisana, bo pamiętam, że dziennikarze ówczesnej Gazety Lubuskiej, to chyba był... Ziemia Gorzowska. Ziemia Gorzowska to było. I który to był czas, jak był... Jak ty bardziej byłeś księdzem, tak, jeszcze. Pamiętasz ten artykuł, który się ukazał, pamiętam, który wprost mówił, tak, że tak, no, proboszcz, tak, jest tutaj drapieżcą seksualnym. Tak. To jest gazeta o niebyle jakim zasięgu. Bo 10 tysięcy nakładu, pierwsza strona, taka czcionka. Dokładnie. I powiedz mi, i co? I no, plujemy i udajemy, że deszcz pada. No, pamiętasz tak, tą atmosferę? Dokładnie pamiętam. I, bo to była wizytacja wtedy. I on się rozpłynął. On nagle gdzieś wyjechał na urlop. Biskup, całe zamieszanie. No to tam się bardzo dużo działo. I telefon jednego z profesorów. Notabene to taki kolega, Andrzej, który zadzwonił. I tak jak mój przedmówca doskonale pewne słowa pamięta, takie detale. Ja też. Coś ty, Edek, narobił. Znaczy posądzono ciebie, ale ty, tak, że ja dałeś cynk gazecie. Tak, że ja dałem. I teraz ja już mam bardzo no, taką solidną i retrospekcję i dystans. Taki dystans. To przede wszystkim dystans. I mogę powiedzieć, drogi Andrzeju, ja zrobiłem za mało. Ja wtedy powinienem kopię wytoczyć i wziąć się do walki, tak? Bo tego uczy na Ewangelia. Ty nigdy nie słyszałeś? Ja powinienem mu kamień młyński zawiesić do szyi i wrzucić go do warty. Andrzeju, ty słyszysz, profesorze? Biblisto? Dla mnie... Przepraszam za emocje. Wiemy też, że był taki moment, i to wiemy też z prasy, bo ci biskupi kolejni zielonogórsko-gorzowscy w tej swojej takiej głupocie i próżności popełniali oczywiście pewne błędy. Był taki czas, że poprzednik obecnego, zdaje się, biskupa, biskup Regmund, zwołał nawet jakieś spotkanie dla pokrzywdzonych w przestrzeni kościoła, tak? I tam jedna z ofiar, która z imienia nazwiska się przedstawia, to jest Andrzej Badowski, tak? Człowiek, który opowiedział o tym, że go krzywdził, kiedy mniej więcej był w twoim wieku, opowiedział Regmundowi o swojej krzywdzie.
Rekbon zrobił wielki fejm, były gazety, jakaś konferencja chyba tam nawet prasowa, po czym ty zwróciłeś się do diecezji, pytając się, czy były już wcześniej jakieś informacje dla biskupów o tym, czy są jacyś inni pokrzywdzeni. Okazało się, że co? Znaczy się, to tak, oni chcieli to tak jakoś ugrać, ja nie wiem. No ale z tego, bo mi powiedziano coś takiego, że jak ksiądz był czynnym księdzem, to nie było żadnych zgłoszeń i teczkę ma pustą. I moje zgłoszenie jest pierwsze jakby takie... W którym roku? Znaczy się, ja zgłosiłem oficjalnie do kurii po iluś tam zgłoszeniach takich ustnych temu księdzu tamtemu, bo to też trzeba powiedzieć, że to ja z tym nie wyleciałem w 19 roku, tylko pierwsze zgłoszenie było w konfesjonale w roku 98-9, gdzie od spowiednika usłyszałem, może to twoja wina, może go sprowokowałeś. Mówię spowiednikowi, ale tam były inne dzieci, dziewczynki, ja na to patrzyłem. Jak grochem o ścianę, w ogóle ja z konfesjonału to nie mogłem wstać, pamiętam. To była taka dla mnie spowiedź, że po prostu legło w gruzach życie religijne. Wie, to jest coś po prostu, coś się komuś pomieszało, nie? To jest jedna z takich sytuacji, były inne też. Ale ja zgłosiłem w 19 roku po firmie braci Sekielskich, tym pierwszym. Tylko nie mów nikomu. Tak, bo powiem szczerze, obejrzałem sobie ten film i nie to mnie dotknęło może, że historie drastyczne, bo swoją historię drastyczną też mam, nie będę się licytował, kto miał gorszą, bo dla każdego ta historia jest najgorsza. Tylko u jednego przekroczyli te granice, a u tamtego tamte. Ale to mnie skłoniło do tego, żeby zgłosić do właśnie do kurii. I w momencie, gdy zacząłem zadawać pytania właśnie o innych pokrzywdzonych, to mi powiedziano, że nie było zgłoszenia, jak on był czynnym księdzem. Zacząłem to drążyć, bo po prostu najnormalniej w świecie przyłapałem delegata obecnego Dariusza Mazurkiewicza na kłamstwach. Przyłapałem go na kłamstwach, mam je w mailu spisane te jego kłamstwa. Skontaktowałem się z tymi ofiarami, właśnie z tym Badowskim. Kto był przy przesłuchaniu w 2014 roku? Był delegat Mazurkiewicz obecny przy przesłuchaniu jego. No ale on twierdzi, że nie ma on mi się tłumaczy, że on o niczym nie wie, bo on wtedy nie był jeszcze delegatem. Tak, nie byłeś wtedy delegatem, bo był od 15 roku delegat powołany, ale byłeś jako prawnik kurii przy przesłuchaniu. Poza tym, człowieku, kłamiesz, że ty nic nie wiesz o tej sprawie, nie? Ale ten biskup, jaki... taka głupota jego... I po prostu strony. Teraz to się objawiło tak, że zacząłem drążyć tę sprawę, czy on był czynnym księdzem, czy nie był. No i się okazało, że zgłoszenie Badowskiego było w 2014 na wiosnę, w kwietniu, w marcu może. Gazety opisały. W Gazecie Świebodzińskiej właśnie jest to opisane. Że taki dobry biskup... Ale było najpierw w Gazecie Świebodzińskiej opisane, że Dariusz w ogóle... to zgłosił jakby, że go pokrzywdził kiedyś tam, nie? A potem była gazeta, że się spotkali, że tam ochy były, nie? A ksiądz odchodzi na emeryturę w lipcu 2014, no to zakładam, że te 3-4 miesiące przed był czynnym proboszczem Witnicy. Chyba, że ktoś coś zamataczył, że może już nie był czynnym. Bo mu cofnęli w papierach datę, że już był, że już nie był czynnym. Nie wiem, kruczek jakiś może ktoś chciał użyć. Ale co to za tłumaczenie w ogóle, czy był czynnym, czy był nieczynnym, no jest sprawa powinna być. Nie? Jasne. No też był obowiązek już był obowiązek biskupa, zgłaszania. Żeby zgłosił to do kongregacji nauki i wiary. A biskup Rekbon się w gazecie dużego formatu tłumaczy, że on źle zrozumiał przepisy. Aha. Siedział z tobą prawnik kurii, Dariusz Mazurkiewicz, plus kanclerz kurii, nie pamiętam nazwiska, i ty mówisz, że ty żeś źle przepisy zrozumiał? Wiesz, może nieodpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu. No tam nie siedział jeden człowiek. Albo odpowiedni właśnie. Albo to ja jestem, kurczę, jakimś rzemieślnikiem i, kurczę, rozumiem to, a oni tego nie zrozumieli, źle przepisy? A powiedz, jak ta sytuacja wygląda teraz? No bo ja oglądam, znaczy to jest pytanie też do was, bo obydwóch, bo ja oglądam sobie właśnie, jak ostatnio mieliśmy ten dzień modlitwy za pokrzywdzonych. Muszę wam powiedzieć, że mi to działa na nerwy bardzo mocno generalnie, bo jak ktoś się modli, to nie się modli w ciszy jakiejś, a nie robi z to tego już fajną. Mówię, był dzień modlitwy za pokrzywdzonych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dzień modlitwy się odbył w sanktuarium w Świebodzinie, tam gdzie ta duża figura. Piękny reportaż na stronie facebookowej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w piątek
19 lutego bodajże, to było to pierwszy piątek po Popielcu, takim tam ustalił papież. Jest ładny reportaż, zdjęcia, idą księża, świece, ministranci, wszystko gra. Cytaty, kto co powiedział, no i Dariusz Mazurkiewicz, delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży, czyli ja rozumiałem, bo wierzyłem w tego człowieka jak w Zawiszę, tak mnie jeszcze terapeuta uświadamiał, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Cytat głosi tam, że to trzeba wszystko wyjaśniać, że tam wszystko poprawie, wszystko tak należy robić, aho, ohy. No to napisałem do tego delegata mail, który później upubliczniłem, że powołuję oto tutaj tego Edwarda na świadka w tej sprawie. I co? Po czym dostaję odpowiedź, że nie jestem stroną w tym postępowaniu. Czeka, i nie mam prawa powoływać świadków. Ten mail odpowiedzi też upubliczyłem, żeby to można było zobaczyć. To sobie tak myślę, jak nie jestem stroną w tym wszystkim, to za kogo oni tam się modlili w ogóle, jak ja nie jestem stroną, to po co to? I co się potem okazało? Post zniknął jeszcze w piątek ze strony diecezji, z tym cytatem. Jeszcze w piątek zniknął, bo śledzę to ostatnimi czasy dosyć intensywnie. Edwardzie, ja widziałem, jak mieszka sobie ten ksiądz teraz. Prywatna kaplica, wielka posiadłość. Powiedz mi, bo to chyba trzeba zadać to pytanie, skąd tacy ludzie jak Guć ze zwykłej, nie wiem, biskupiej pensji, czy też nawet generalskiej emerytury kupują sobie taki majątek. Dużo się mówi o majątku prywatnych różnych biskupów. Wiem, że dziennikarze prowadzą na ten temat śledztwa, będą publikowane na ten temat materiały. Odpowiedź się wydaje chyba oczywista i ona jest straszna. Tak, no. Znaczy, może zacznę jeszcze o tym proboszczu już seniorze. No właśnie, wspomniałem dużo wcześniej o tym, że to był no, wyjątkowej nieskromności człowiek, pyszny. I on wszędzie przechwalał się. I to jeszcze pamiętam z lat studenckich, że on nie ma byle jakiej kaplicy, ale ta kaplica, ona kapie złotem. Nigdy tak tam nie byłem. Ja byłem. Nigdy tam nie byłem, ale on był tak głupi, tak jakiś naiwny, że myślał, że sobie jakiegoś splendoru przyda. Takim chwaleniem się. Takim chwaleniem. To był naprawdę wyjątkowy chwalipięta. Wyjątkowy. No jeszcze ja w życiu takiego nie spotkałem. I no, ciekawa sytuacja miała miejsce po odejściu z Witnicy, już na emeryturę. Proszę sobie wyobrazić, że ukradł z tej parafii, nie było to jego, bo to jest własność parafii, a nie proboszcza. Ukradł wszystkie ornaty, wyczyścił, sprzęty, nawet z ogrodu przyparafialnego, tego plebanijnego, powycinał, powysadzał rośliny, kontakty, żerandole, wszystko pozabierał. No, można się uśmiechnąć, ale no zgrozo, biskupi wyhodowali sobie takiego potwora, tolerując. I to nie jest jeden, jedyny przypadek. Tam ci ludzie przymykają sobie oczy. Mój pierwszy proboszcz to jest w ogóle jakiś dramat. I proszę mi wybaczyć, to, że był homoseksualistą, ale on miał na sumieniu również nieletnich chłopców. Była rodzina, fajni chłopcy, zawsze ich brał po jakimś tam nabożeństwie do siebie, wprowadzał do pokoju i zamykał na klucz. Ja dopiero po latach, naiwny, dowiedziałem się, co on tam robił. Chłopak poszedł do seminarium, pocieszył się tym seminarium 2 lata i dostał wilczy bilet, no bo okazało się, że ma skłonności. A kto spowodował takie skłonności? Kto go tak uformował, zniszczył?
I to też był wielki profesor z seminarium, filozof zresztą. I no ja ubolewam, bo naprawdę ciągle się zastanawiam, w jaki sposób można byłoby ukrócić tą pychę Kościoła, nieczułość, nieetyczność. Nie wiem, no to jest jakieś teoretyzowanie, ale to jest dramat po prostu. I tak sobie pomyślałem o tym nabożeństwie, tak, w Siebodzinie, w którym przepraszano. Drodzy Państwo, kto tam przepraszał? Te babcie, jakaś młodzież głośno modląca się, śpiewająca? Tam, no, to jest jakiś absurd. Ci ludzie nie mają za co przepraszać. Kościół przepraszał. Nie rozumiem. To jest... Tam się nawet żaden biskup nawet się nie pofatygował, tak, nie? To jest w ogóle tak, tak. A ci ludzie sobie żyją. Bawią się. Bawią się. W sobotę był artykuł w Gazecie Lubuskiej. Taka powtórka tego, co było w dużym formacie. Mówisz o końcówce teraz lutego. W sobotę, teraz była. W sobotę był artykuł, gdzie są wytknięte między innymi zaniedbania biskupa Regmunta, po czym w niedzielę na profilu facebookowym gazety, nie wiem, teraz Niedziela, czy Gość Niedzielny, nie wiem, któryś z tych gazet, uwidaczniane jest zdjęcie biskupa Regmunta w pełnej krasie, ładny strój, pastorał, myśl pasterza, taki tytuł, i tam jakaś złota myśl. Jak pokaz plus. Ja bym się wstydził publicznie pokazać. Ale żeby ktoś po sobotnim artykule z kurii, bo tak jakby ktoś chciał to naprawiać, to po sobotnim artykule w niedzielę biskup tej diecezji razem może sobie z tym delegatem do spraw ochrony i młodzieży wsiąść w samochód, jadą do Witnicy i na każdej mszy głoszą. Tak, był bałagan, zgłaszajcie to, wyprostujemy to. Czy tam ktoś taki był? Czy tam ktoś taki był po artykule w dużym formacie w październiku? Czy tam ktoś taki był po wczorajszym artykule? Może czekają, aż przyjdzie tam superwizjer, na przykład. Nie wiem, może musi być właśnie telewizja, no bo nie wiem, czy ktoś się skusi w końcu na taką podróż tam, nie? Oni chyba, nie wiem, bardzo o to proszą generalnie. Ja mam nadzieję, że dziennikarze superwizjera, być może czarno na białym, się zajmą tą historią, bo historia księdza Dmera, przy wielkim szacunku dla wszystkich ofiar, dla tych odważnych osób, które o tym opowiedziały, jest oczywiście mocna, ale historia księdza, który nadal jest bezkarny, który żyje sobie w luksusie, jest do dzisiaj kompletnie ignorowana. Powiedz mi, czy ty jesteś informowany, co się dzieje w ogóle w tym procesie kanonicznym księdza? Sobie sam takiej informacji nie wyciągnę. To są informacje, w zasadzie te informacje się kończą, jest w kongregacji. A słyszałem, że przepisał majątek teraz jakoś, tak? Proszę? Że przepisał ten majątek, bo tą posiadłość, w której teraz mieszka. Ale on już ją przepisał dawno. On ją przepisał już w latach 90. na zakon. Na zakon. I zapewnił sobie opiekę do końca. Tak, tak. No dostał tam dwie siostry zakonne. Rzeczywiście to jest taki luksus, bo ty tam byłeś. Tam byłem, ale on się chwalił, tylko mnie tam ledwie wprowadził. Już wtedy w roku 91. To ja do dzisiaj pamiętam, że on w kuchni miał meble w Swarzędzu na zamówienie robione. Że kamienie tam jakieś z Włoch były kamienie, nie? Że w kaplicy figurka Matki Boskiej jest gdzieś z Dalekiego Wschodu, nie, czy nawet nie z Chin, przywieziona, że jest warta Mercedesa. Takie te słowa pamiętam, że aniołki koło tej figury takie są, że to są ze szczerego złota. Wszystko przeliczył na pieniądze. On się chwalił, niesamowicie się chwalił, to potwierdzam i potwierdzam to też od innych ofiar z Witnicy, że on przy molestowaniu nawet się potrafił chwalić, jaki to ma aparat, jaki to ma tam coś, nie? On non-stop gadał. Ochotny, brzydki człowiek. Edwardzie, tak na koniec, jakie są twoje refleksje? Znaczy, ja bym chciał nawiązać do tego pytania, czy osoba pokrzywdzona jest informowana. Postronne osoby zostały informowane. Wiedziały o wielu przedsięwzięciach tego księdza Mazurkiewicza, Zielonej Góry. Natomiast ci najbardziej uderzeni przez
są zupełnie pomijani. Czego też nie rozumiem. Kuria nigdy sama z siebie do mnie nie napisała w żadnej sprawie dotyczącej tej pracy. Tak. Tego procesu. Sama z siebie nigdy. To w ogóle... Ja mogę tylko powiedzieć jedno takie zdanie. Proszę Państwa, musimy zewrzeć naprawdę szeregi, bo no tak nie może być. Tak nie może być. Za moment wybudują... Ktoś może powiedzieć, że we mnie jest jakaś nienawiść. Absolutnie, jestem bardzo daleki od tego, ale zrobią mu... Ja oglądałem zdjęcia z wielkiego jubileuszu, jak ten napuszony w purpurach człowiek maszerował przez kościół, a wszyscy jak na anioła spoglądali. I będzie pogrzeb, orkiestra strażacka, fajerwerki, a trzeba... musimy zdążyć. Wiem, że... I tego też nie potrafię zrozumieć. Arturze, ty jesteś prawnikiem. Powiedz mi... Ja muszę użyć, bo to jest emfaza. Ofiary pokiereszowane przez tego człowieka żyją, muszą się zmagać. Tamten się bawi, spływa po nim i mówi się o przedawnieniu. Co się przedawniło? Ten człowiek jest, kat jest i są ofiary. Co się przedawniło? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Na szczęście w prawie cywilnym polskim mamy już stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Zbrodnie przeciwko nieletnim, molestowanie nieletnich poniżej lat 15 jest traktowane jako tortury i takie jest stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, że tego typu roszczenia nigdy nie powinny się przedawniać. Tak na końcu chciałem Ciebie jeszcze spytać, jak to jest, wiedząc tyle o Kościele, tyle doświadczając od tego Kościoła, jak to jest w nim być, bo wiem, że dalej jesteś. Jestem. Ja mówię to tak. Nabawiłem się schizofrenii religijnej. Schizofrenia to jest rozszczepienie. Bóg został, Kościół chyba nie. I może tym akcentem, jednak optymistycznym, że ten Bóg jednak jest i miejmy nadzieję, że na to patrzy, zakończymy. A chciałem Wam dzisiaj zarekomendować książkę Marcina Wójcika, Celibat. Marcin jest osobą, która od wielu już lat opisuje różne patologie w przestrzeni Kościoła, która tłumaczy ten Kościół, pokazuje ją w takiej formie elektronicznej, bo dowiedziałem się od wydawcy, że ta książka sprzedaje się bardzo dobrze właśnie w takiej formie elektronicznej i kupują ją duchowni i może to dobrze. Mam nadzieję, że sprawą księdza zajmie się ktoś w końcu, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i taka... prośba do przedstawicieli kurii zielonogórsko-gorzowskiej. Wy wiecie o osobach pokrzywdzonych, wiecie jak się nazywają. Módlcie się za siebie w ciszy, ale skontaktujcie się czasami z nimi i spytajcie się, być może czegoś potrzebują. Dziękuję bardzo, zapraszam Was do subskrybowania naszych audycji, wysłuchanie na sekielscy.pl, na YouTubie. Udostępniajcie to, jeśli uważacie, że to jest ciekawe i wartościowe. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem.